ale mimo wszystko muszę powiedzieć, że taki ogólny bilans multiplayera do ETS-a jest jak najbardziej pozytywny. Minusem może być to, że nie ma ruchu ulicznego, ale tak naprawdę sądzę, że na dzień dzisiejszy to jest nieosiągalne, bo serwer musiałby synchronizować u wszystkich graczy pozycji wszystkich aut na mapie, co by oznaczało dużą ilość danych. Także w takim moim osobistym odczuciu na plus jest w ogóle to, że jest multiplayer, że jest interakcja z innymi graczami, a na minus to, że szczególnie jak się zapuszcza w takie tereny na krańcach mapy wschodnich, na przykład Polska, to gdzieniegdzie wieje pustkami i da się jechać kilkanaście minut bez spotkania kogoś innego z graczy, nawet jak są godziny szczytu na serwerze. Bywa trochę ludzi w Gdyni, ponieważ to jest jedna z dróg na Skandynawię, promowa. Tam bywa dużo ludzi. Ale ogólnie w takich dolnych, w takich częściach Kraków, Warszawa, po tej stronie Polski, to w zasadzie mało kto jest. Jak już to zazwyczaj Polacy. Tu będziemy w lewo odbijać. Trzeba zwolnić, bo zaraz będzie łuk. Osobiście jakbym tam miał wytykać takie minusy, jeśli chodzi ogólnie o fizykę, animację w ETS-ie, to nie podoba mi się animacja rzeczy w kabinie. Nie mówię o kierownicy, bo ona jest w 100% taka jak kierownica przed nami fizyczna. Ja to mam Logitech G25. Ale nie podoba mi się animacja tych drążków, manetek do zmiany kierunku wskazów zdecydowanie za wolno się ruszają. Powinny tak w mnieniu oko odskakiwać. Nawet według mnie tu niepotrzebna jest żadna animacja. Po prostu pozycja jedna, pozycja druga. Bez animacyjnego przejścia między nimi. Byłoby to bardziej realistyczne. Przeszkadza mi też to, z czym jestem przyzwyczajony, do czego jestem przyzwyczajony w OMSI, to interakcja myszką w zasadzie ze wszystkimi rzeczami na pulpicie. Tego mi brakuje. Na przykład możliwość już bez uwzględnienia takich rzeczy jak temperatura, na przykład uchylenie szyb, czy przełączanie rzeczy, do których też są skróty klawiszowe odpowiednie związane z prowadzeniem, na przykład przełączenie sobie myszką, przeciągnięcie w dół hamulca postojowego, włączenie wycieraczy, takie tam sprawy. To dodaje takiej wartości symulacyjnej. Mam trochę sentyment do ETS-a. Na ETS-a się przesiadłem bezpośrednio z gry, w którą zagrywałem się jako podstawkowicz. To była gra 18 Wheels of Steel, część Pedal to the Metal, symulator amerykańskiej ciężarówki. Bardzo stara gra, z przełomu wieku w zasadzie, czy z pierwszych lat tego wieku. Byłem nią zachwycony. Jeszcze wtedy jeździłem na Logitechu Wingman Force.
to były takie kierownice. Jeden model miał czerwoną wyściółkę przodu kierownicy, drugi miał żółtą. Ja miałem tą czerwoną z kątem obrotu tylko 90 stopni, czyli taka 1/4 obrotu tylko, tak? Do połowy na lewo, do połowy na prawo. I to było to wtedy. Obecnie SCS, jak pewnie wiele z Was wie, niedawno wypuściło bardzo dobrze przyjęty American Truck Simulator. Też się zastanawiam, czy nie zainteresować się nim bliżej. Na razie to tylko podglądam go u youtuberów na YouTube. I to była pierwsza moja przygoda właśnie z symulacją ciężarówki. Później przyszedł, parę lat później, pierwszy ETS, a później po jakimś czasie drugi. A teraz powróciłem. Myślę, że już na dłuższy czas najbardziej mnie zachęca do tej gry multiplayer. Jakoś bardziej mnie to wciąga niż single. Pocieszające jest to, że też do ATS-a niedawno wyszedł multiplayer. W zasadzie jest to ta sama modyfikacja. Nakłada się ona na obie gry naraz. Już widać na doradcy drogowym, na nawigacji w prawym dolnym rogu, widać już miejsce docelowe, więc będziemy wjeżdżać do miasta zaraz. Trochę tu przesadziłem z prędkością na zakręcie i najechałem na linię. To już miejsce docelowe. Baza typowo przemysłowa, związana bardzo z ATR-ami w ETS-ie. Często to są ATR-y właśnie z tego DLC, o którym wspominałem. Tutaj pójdę z kamery zewnętrznej. Jest. No, ładnie. Jeszcze jedna dostawa i kolejny level up. Ja tu gdzieś stanę na bazie i zakończymy na dzisiaj.
tu będzie w porządku. Także wyłączamy wszystko. Ja dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że ta seria się przyjmie i do zobaczenia w następnym odcinku. Ja jeszcze niechcący się mi włączył. Dobra. Dobrze. To jeszcze raz dziękuję za oglądanie i do zobaczenia.